Dobry wieczór. Już w samej nazwie parszy Eikef widzimy jej przesłanie. Eikef to po prostu w prostym znaczeniu znaczy ponieważ. Ale to nie jest wystarczające wytłumaczenie, bo przecież mamy po hebrajsku Loshona Kodesh inne wyrażenia, na, żeby powiedzieć ponieważ, tak jak ki albo biglal, to jest nowoczesnym hebrajskim, ale dlaczego właśnie Eikef zostało wybrane? Otóż Rashi tłumaczy, że Eikef oprócz tego, że znaczy ponieważ, znaczy też pięta. I jakie jest tu znaczenie? Znaczenie jest takie, że często może się okazać, że na mitwy nie przykładamy do nich takiej uwagi, po prostu depczemy po nich, tak jak pięta, tak jak stajemy piętą na ziemi, tak jak depczemy po nich, bo czasami się może nam wydawać, a taka mała mitwa nie ma takiego znaczenia, na pewno da się jakoś to inaczej zrobić, nie potrzebuje tego robić. Zawsze znajdujemy różne wymówki, Yetzer Hara nam, zła skłonność podpowiada nam, podsuwa nam różne inne wyjaśnienia, co możemy robić i tak dalej, i tak dalej. I jest to swoista nauka dla nas i dla naszych, dzieci, że każda mitwa jest tak samo ważna, bo tak jak jest napisane od Rabbeinu Bachy w jego książce, która nazywa się Chowa Sodowawys, czyli obowiązek naszych serc, to jest książka na temat Musa, jest napisane, że nie wiemy, jaka jest nagroda za każdą mitwę i dlatego każda powinna być traktowana tak samo istotnie. I ponadto widzimy w parszy Eikef, że jest nam obiecane, że tak jak będziemy przestrzegać każdej mitwy z detalem i tak jak będziemy też starali się wypełniać taką mitwę, która przychodzi nam łatwiej, taką, która przychodzi nam trudniej, będzie ta mitwa, która przychodzi nam trudniej, będzie za to jeszcze większa nagroda. I to jest pierwszy punkt, żeby nie ignorować żadnej mitwy. I ostatnia rzecz jest taka, że widzimy w parszy, że za wypełnianie mitzvot jest Hashem obiecuje nam różne schujot, wejście do Eretz Yisroel i tak dalej, i tak dalej. I wiemy, że czytaliśmy w parszas Veschonon, że Moshe modlił się o wejście do Eretz Yisroel, tak jak prosił Hashem, proszę, daj mi wejść do Eretz Yisroel. I wiemy z Midrash Tanhuma i z innych miejsc, że Hashem nie mógł pozwolić Moshemu na wejście do Eretz Yisroel, bo wszystko, co Moshe uczynił, wszystko, co usłyszył, było wieczne. I tak, gdyby wpuścił go do Eretz Yisroel, to nigdy nie mogłoby dojść do galutu i do zburzenia świątyni, dopiero co pościliśmy teraz w Tisza B'Av. Także obyśmy mieli inspirację być jak Moshe Rabbeinu i oby nasze mitzvot i nasze wszystkie akty były wykonywane z takim samym wigorem i byśmy mieli ten schód, obyśmy mieli ten przywilej, aby to, co czynimy, było tak wieczne jak to, co czynił Moshe Rabbeinu. Shabbat Shalom.